Na łożu moim w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, alem go nie znalazła. Już tedy stanę, a obierzę miasto po rynkach i po ulicach. Będę szukać tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, alem go nie znalazła. Natrafili mię stróżowie, którzy chodzili po mieście. I spytałam, widzieliżeście tego, którego miłuje dusza moja? A gdym maluczko odeszła od nich, zarazem znalazła tego, którego miłuje dusza moja. Uchwyciłam się go, a nie puszczę go, aż go wprowadzę do domu matki mojej i do pokoju rodzicielki mojej. Poprzysięgam was, córki jeruzalemskie, przez sarny i łanie polne, abyście nie budziły ani nie przerywały snu miłego mojego, dokąd by nie zechciał. Któraż to jest, co występuje z puszczy jako słupy dymu, okurzona będąc myrrą i kadzidłem, droższym nad wszelaki proszek aptekarski? Oto łoże Salomonowe, około którego stoi 60 mocarzów z mocarzów izraelskich. Wszyscy ci trzymają miecz, będąc wyćwiczeni do bitwy. Każdy z nich ma swój miecz przy boku swym dla strachu nocnego. Pałac sobie król Salomon wystawił z drzewa libańskiego. Słupy jego poczynił srebrne, a pokład jego złoty. Podniebienie szarłatne, a wewnątrz usłany jest miłością córek jeruzalemskich. Wynijdźcie, córki syjońskie, a oglądajcie króla Salomona w koronie, którą go ukoronowała matka jego w dzień zrękowin jego i w dzień wesela serca jego.